Dzisiejszy mecz można nazwać meczem, który nie mieliśmy prawa przegrać. Wiem, że jechaliśmy na GKS, który po prostu w tej lidze nie pasuje. Ja tu powiedziałem chłopakom, że mają po prostu z tej ligi wypieprzać, bo tutaj nie pasują w tej lidze i nie zmienię zdania. Dobrze się znam, bardzo dobrze się znam z trenerem, któremu dokładnie te same słowa powiedziałem. Oni po prostu nie pasują do tej ligi. Oni po pierwsze zasługują na tą pierwszą ligę i to bez gadania. Natomiast w przebiegu meczu powiem tak, że jestem dumny z tych chłopaków, co dzisiaj wyprawiali na tym boisku. Nie było słabego punktu. Borykamy się z delikatnymi problemami, natomiast te problemy nie miały żadnego znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że graliśmy z jedną z lepszych drużyn w tej lidze i ta przegrana jest dla nas nie do końca sprawiedliwa, bo mieliśmy i mnóstwo sytuacji, i mieliśmy mnóstwo z gry, a druga połowa to naprawdę jestem dumny, że mogłem prowadzić tą drużynę w tylu meczach. Jestem dumny, że stałem z boku i patrzyłem na nich. Jestem dumny z tego, że w tym momencie, tak jak grała Olimpia Elbląg, jestem dumny z tego, że byłem ich trenerem. Naprawdę przyjemność było patrzeć. Każda sfera, jeżeli chodzi o piłkę nożną, czyli prowadzenie gry, kultura gry, różne fazy, nie chcę się tutaj rozwodzić już na tym, po prostu wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. Wszystko było na pełnych obrotach, nie było zawodnika, który w jakikolwiek, w którym momencie by się zatrzymał. Tu po prostu wszyscy harowali jak woły, a przypomnę, że jest to nasz kolejny mecz, środa, sobota, przy no powiedzmy nie do końca dobrej, niedobrej, licznej kadry, bo niestety troszeczkę nam się to posypało ze względu troszeczkę na kontuzję, ale też przede wszystkim na kartki. I jeszcze do tego dzisiaj doszły matury, gdzie 4 czy 5 chłopaków, biorąc pod uwagę fakt, że mamy troszeczkę taki młody zespół, no dzisiaj mieli matury, także trzeba było też im troszeczkę odpuścić, dlaczego tak w takim małym składzie żeśmy przyjechali. Ale naprawdę jestem dumny z tego, co dzisiaj pokazał zespół, mimo że żeśmy przegrali, to z taką grą ten zespół nie zasługuje po pierwsze na to miejsce, gdzie w tej chwili jest, a po drugie na pewno nie zasługuje na spadek i tu podpisuję się pod tym dwoma rękami i nogami. Trenerze, rozpoczęliśmy to spotkanie od szybko zdobytego gola i wydawało się, że może być łatwo i przyjemnie, ale ani łatwo, ani przyjemnie w tym meczu dla GKS-u nie było. Nie było. Rzeczywiście to trudne spotkanie za nami, które otworzyło się dla nas szybko strzeloną bramką. Wydawało nam się, że może być trochę inaczej, ale z drugiej strony po dwóch przegranych meczach, jak siebie znam i całą swoją przygodę z taką dorosłą piłką, a pierwszy przecież kontrakt podpisywałem jako 18-latek, to w tych szatniach zawodowych siedzę i wiem, że jak się dwa mecze przegra, to ten trzeci jest kluczowy, bo jak się go przegra, to już jest rzeczywiście kaplica, a jak się go wygra, to niekiedy nie chodzi o styl, nie chodzi o pewnego rodzaju kwestie, które są najważniejsze. No dzisiaj jesteśmy przed dwumeczem wyjazdowym i zdaję sobie doskonale sprawę, że ten poziom naszej gry nie jest taki, jakbym sobie życzył, ale wydaje się, jakieś mam takie dziwne przeczucie, że drużyna zagra lepiej na wyjazdach, jak dziś. Natomiast w pierwszej połowie było bardzo dużo momentów bardzo dobrych i gdyby nam się coś więcej udało, to prowadzilibyśmy może wyżej i inaczej by się grało. A tak to rywal, wiadomo, zdeterminowany, rywal walczący o utrzymanie ze śląskim charakterem trenera, także nie ma co tutaj dużo dywagować. Rywal był na pewno trudny i tyle. My dzisiaj w szatni powiedzieliśmy sobie tylko tyle, że dla nas najważniejsze w tym meczu były punkty, aczkolwiek może styl chciałby się mieć trochę lepszy. Liga ma to do siebie, że 30 parę razy nie zagra się bardzo fajnie. Dzięki. Uważam, że mecz na remis. W pierwszej połowie to GKS miał przewagę, ale po przerwie to wydaje mi się, że my zdominowaliśmy to spotkanie. Ale niestety, GKS strzelił jedną bramkę więcej. Nam niestety nie udało się strzelić nic. I przegraliśmy ten mecz. Mimo tego, że uważam, bardzo dobrze graliśmy.
ale brakowało tej kropki na i, czyli po raz kolejny brakowało dogonnych sytuacji i po raz kolejny brakowało bramki. Niestety tak się nie strzela bramek, a traci się już w trzeciej minucie bramkę. To jest drugi mecz, gdzie tracimy zaraz na początku bramkę, później ciężko się dogoni z takim przeciwnikiem, który wiadomo jakie ma cele, wiadomo jakie my mamy cele. No niestety ciężko coś sensownego bezpośrednio po meczu powiedzieć, ale jak zaczniemy strzelać bramki, to wydaje mi się, że i te wyniki też będą, aczkolwiek zostało 6 kolejek i oby przyszło już to zwycięstwo w niedzielę, bo już jest, wydaje mi się, ostatni dzwonek i naprawdę jest już gorąco, więc następny mecz ze Zniszczeniem Pruszków. Jak zagramy tak jak tutaj w Katowicach, do tego dołożymy akcje podbramkowe i bramkę, to myślę, że musimy wygrać to spotkanie. Wtedy na pewno będzie łatwiej się utrzymać. Myślę, że dwie różne połowy. Pierwsza, fajnie wchodzimy w spotkanie, agresywnie, wysoko, wysokim pressingiem. Dużo utrzymania się przy piłce, dużo gdzieś tam starania się, kreowania sytuacji. Szybko strzelona bramka, cóż, druga połowa troszkę odmienna, bo gdzieś dużo paniki troszkę się u nas wydawało i nie graliśmy tego, co w pierwszej, no ale coś, myślę, że po dwóch ostatnich porażkach dzisiejsze trzy punkty na pewno są najważniejsze, a przed nami za chwilę kolejna batalia, więc po to chyba tylko tak, że najważniejsze są te trzy punkty, a reszta to dodatek.